środa, skoro jest godzina 19, to zaczynamy kolejny odcinek Siedmiu Wspaniałych. Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy środę, piękny dzień za nami i jeszcze piękne rzeczy przed nami. Skoro Siedmiu Wspaniałych, to w studiu, nie w jednym studiu, ale takim wirtualnym studiu, razem ze mną dwóch ludzi, których wam przedstawiam, jest Koza Sport, czyli Kajtek. Cześć Kajtek, witam cię serdecznie. Prosto z Łodzi i jest prosto z Warszawy Radek Przybysz, TVP Sport. Buongiorno. Dzień dobry Radziu, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dobrze, że mówisz buongiorno, bo dzisiaj, spójrz za moimi plecami, o tam sobie spójrzcie, tam o, jest numer startowy z mojej jednej mili Zbigniewa Bońka, bo dzisiaj Zbigniew Bońek ma urodziny, a ty zdaje się, że porozmawiałeś z prezesem, czy to dzisiaj można przypadkiem gdzieś znaleźć na stronach TVP Sport? Jak najbardziej, okrągłe 65, można znaleźć rozmowę na tvpsport.pl. Prezes tam zdradza powody zatrudnienia Paulo Souzy i oczekiwania, jakie wobec niego ma, no bo już przecież już za chwileczkę, już za momencik odpalamy eliminację Mistrzostw Świata. Czekać będziemy. Dołączam się do życzeń oczywiście dla prezesa. No czekamy może na kartę ikon, nie? W FIFA 21 no, dla Zbigniewa Bońka. Ciekawe, jak by to hulało. Brawo. Tak właśnie, jak to lubi powiedzieć Zbigniew Boniek. Koza, ja widzę, co masz na sobie, że to jest bluza reprezentacji Polski. Tak jest, ja patriotycznie dzisiaj. Tak, ja w sumie też, jak widzicie, tak boiskowo i bardzo po polsku, bo mam przekonanie graniczące z pewnością, że dzisiejsza drużyna tygodnia, którą poznamy już za chwilę, jest bardzo polsko-skrętna, a nawet bym powiedział polsko-centryczna. No to uwaga, proszę Państwa, uwaga, teraz już, jak w Babanku, 3-2-1, drużyna tygodnia. A wśród 23 nazwisk naszej drużyny tygodnia w Oblak, dalej Diego Godin, Ruben Dias, jest Murillo z Celty Vigo, jest Frankie de Jong, jest Nicola Pepe, Gareth Bale i piłkarz Atalanty Bergamo Niemiec Gosens. Ale czekajcie, bo polskie wątki będą. Proszę bardzo, już teraz jest Robert Lewandowski, Ajorg, piłkarz Strasburga, Boadu z Alkmaar, Łukasz Skorupski, Axel Disasi, i Stanciu, Claude Maurice i Japończyk Endo. Zresztą, jak zobaczycie, nie jedyny Japończyk w naszej 23, bo jest i Yenaga, to także piłkarz z Japonii, Diamanti, Starzyński, Zagłębie Lubin, Aleksandar Prijowicz, były piłkarz Legii, Diedziu, na którym łamią sobie języki pewnie wszyscy, Ruben Dias i Al Mekran, piłkarz z Arabii Saudyjskiej. Siedmiu wspaniałych drużyny tygodnia, 23 drużyny tygodnia gry FIFA. Zaczynamy od pierwszego wspaniałego, zaczyna tradycyjnie Radek. Skręcamy w polskim kierunku, zatem ja sobie nie mogłem tego darować, odpuścić. Łukasz Skorupski to jest mój pierwszy z siedmiu wspaniałych. Kapitalna forma bramkarza Bolonii. W ostatnim meczu złapał piłkę po strzale z rzutu karnego nie byle kogo, bo Ciro Immobile przecież rozpoczął akcję. 80 sekund później padł pierwszy gol dla Bolonii. Bolonia wygrała 2-0. No, zachować czyste konto w starciu z Lazio wcale nie jest tak łatwo. Święty Łukasz powrócił, napisała La Gazzetta dello Sport po tym spotkaniu, ale przecież on nigdzie w ogóle nie poszedł, bo Łukasz jest naprawdę w kapitalnej formie w ostatnich tygodniach. Kiedy do tej takiej najwyższej formy doszedł, to Bolonia zaczęła lepiej punktować, zaczęła się piąć w górę tabeli, a przecież całkiem niedawno jeszcze obronił strzał z rzutu karnego innego wybitnego napastnika, tego, którego barwy teraz przywdziewam, czyli Zlatana Ibrahimowicza z Milanu. Po tym meczu z Lazio nota od Huskort, słuchajcie, 9,8 na 10. No niemalże idealna. Drugi raz w tym sezonie wybrany piłkarzem meczu, 11 kolejki, 8 od La Gazzetta. To jest też nie byle co, bo La Gazzetta tak wcale nie dzieli hojnie wysokimi ocenami, a jeszcze oprócz tego rzutu karnego to warto zobaczyć, jak później po rzucie rożnym dla Lazio kapitalnie na linii Łukasz obronił piłkę po strzale Marusicia, w zasadzie wyciągnął ją już niemalże za linii końcowej. Po tym meczu Łukasz udzielił krótkiego wywiadu dziennikarzom. W tygodniu generalnie między meczami dużo ćwiczę karne, analizuję rywali, oglądam, jak wykonują jedenastki, staram się wyczekać strzelców do końca. Immobile w ostatniej chwili zrobił małą zmyłkę, ale rzuciłem się w dobrą stronę. No i to jest kolejny z polskich bramkarzy, który specjalizuje się już powoli w rzutach karnych, bo przecież Łukasz Fabiański też się przyznał, że ćwiczy rzuty karne i też ma to znakomite efekty. Przecież wczoraj zaledwie Wojtek Szczęsny obronił kolejny rzut karny w meczu ze Specją. No właśnie, tak mi się wydaje. Po pierwsze, że nawet ten rating w informie Skorupskiego jest troszeczkę zaniżony, bo ja go cenię wyżej niż na 81 zdecydowanie. Na ten moment w tym sezonie to jest czołówka bramkarzy w Serie A. A i pewnie
w niejednej reprezentacji byłby numerem jeden, no ale on ma pecha, że właśnie grają ci wymienieni przeze mnie przed chwilą. A Roma wspomniana może tęsknić i może żałować, bo przecież właśnie do Romy trafił. On w ogóle marzył o Premier League, chciał grać w Anglii, Łukasz Skorupski. Ostatecznie dostał ofertę z Romy, spędził w niej 5 lat, przy czym 2 lata na wypożyczeniu w Empoli. I Roma bez żalu sprzedała go za 9 milionów euro do Bolonii właśnie. W tym samym oknie kupiła Robina Olsena, takiego Szweda, pamiętamy. On się kompletnie nie odnalazł. No i to była pomyłka Monciego, ten Hiszpan znany z dobrych ruchów transferowych. Tym razem no, ten jego nos go trochę zawiódł, bo Olsen to była totalna klapa. Paul Lopez też w tym sezonie wcale nie błyszczy, nierówny. Często musi go zastępować weteran Mirante. I właśnie La Gazzetta dello Sport pisze, że Skorupski to jest taki wyrzut sumienia Romy. Generalnie facet czuje się we Włoszech doskonale. W Empoli, kiedy grał na wypożyczeniu, to grał również z Piotrkiem Zielińskim. Piotrek Zieliński, który ostatnio pojawiła się informacja, że ubiega się o włoskie obywatelstwo i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Łukasz Skorupski poszedł w jego ślady, bo już 8 rok będzie spędzał na Półwyspie Apenińskim, ma włoską żonę, no dolce vita generalnie. Kapitalnie się tam czuje i my liczymy oczywiście na kolejne jego występy, być może w reprezentacji Polski, bo jest ich niewiele, ale kiedy gra, to nie zawodzi, tak jak choćby w niedawnym meczu towarzyskim z Ukrainą, kiedy to zachował czyste konto. I co ciekawe, było to jego pierwsze czyste konto od 40 spotkań. Miał taką kiepską serię na przełomie sezonu Łukasz Skorupski, kiedy w 40 meczach z rzędu puszczał bramki, ale to już jest dawno i nieprawda, teraz gra naprawdę znakomicie. Wspomniałeś La Gazzetta dello Sport, tam był taki ładny, ładny cytat a propos Łukasza Skorupskiego, kiedy został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. San Lucasze Tornato, czyli dokładnie. Święty Łukasz powrócił. Rzeczywiście bardzo dobry mecz przeciwko Lazio. Co u ciebie, Kozak? To u ciebie? No, Nicola Pepe, można powiedzieć, że też powoli wraca do formy, którą prezentował przede wszystkim Lille, ponieważ jak każdy ty fan... Jak zaskoczyłeś, że to piłkarz Arsenalu jest twoim pierwszym wyborem, no? No... Skoro są, to muszę ich brać. Ja naprawdę korzystam z tych rzadkich sytuacji, w których są tutaj piłkarze Arsenalu. Jednak jest to piłkarz bardzo ciekawy, ponieważ wszyscy kojarzą go bardziej jako zawodnika Lille, ponieważ tam w FIFA 19 głównie zdobywał hurtowe ilości kart Inform. Aż 4 czarne karty wpadły w jego ręce. Dodatkowo dostał oczywiście kartę TOC za niesamowity sezon w jego wykonaniu. Potem rekordowy transfer do Arsenalu. No i problemy, no bo oczywiście pandemia pokrzyżowała troszeczkę całą tu jego aklimatyzację, no i niezbyt dobrze odnajdywał się w drużynie kanonierów, także na początku tego sezonu, ale teraz zaczyna to wszystko wyglądać coraz lepiej. Chwalony przez Jana Wrighta, chwalony przez Mikaela Artetę, który powiedział, że Pepe obudził się po tym, co zrobił w meczu z Leeds. Pamiętamy, czerwona kartka w pierwszym starciu i to jest taki moment przełomowy dla niego. Wyobraźcie sobie, że Pepe tak cichcem, ale staje się liderem Arsenalu. Z tego powodu, że ma tyle samo bramek będących wyrównaniem lub dających zwycięstwo Arsenalowi, co Bukayo Saka. Tak więc jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bo oczywiście Anglik jest na ustach wszystkich wychwalany. Pepe nie do końca. Okazuje się, że w tych kluczowych momentach ma bardzo podobny wpływ na drużynę. Ale powiedziałem, że Pepe się obudził i nie bez powodu użyłem tego sformułowania, ponieważ właśnie ze snem wiąże się bardzo ciekawa anegdota, o której opowiadał Wilfried Zaha, czyli jego kolega z reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Mianowicie, kiedy Zaha był bodajże na swoim pierwszym zgrupowaniu, był tam także Nicola Pepe, chłopaki dostali pokój razem i była to pierwsza i ostatnia noc, którą spędzili w swoim towarzystwie, ponieważ Wilfried Zaha następnego dnia wybrał się do kierownika drużyny, prosząc, absolutnie błagając o przeniesienie go do innego pokoju, bo okazuje się, że Nicola Pepe straszliwie chrapie i to w taki sposób, że Zaha nie był w stanie przespać nocy. I piłkarz Crystal Palace nie jest jedynym poszkodowanym przez Nicolasa Pepe w tej materii, ponieważ został przeniesiony do Salomona Kalu, kiedy powiedział, czemu musiał zmienić pokój. Kalu powiedział tylko po prostu, brada, I know. Podobno jest to najgorszy kolega do pokoju w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowego, Kości Słoniowej. No ciekawe, czy teraz dostaje jedynki, czy może tam za każdym razem kładą z nim świeżaka. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że Pepe zaczyna wyglądać rzeczywiście dobrze i powoli zaczyna być warty te ogromne pieniądze, które wydał na niego Arsenal. Jeżeli chodzi o FIFA, to jest to raczej karta, powiedziałbym, dla koneserów, z tego powodu, że na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znakomicie, jednak on kryje w sobie jedną pułapkę, a mianowicie dwie gwiazdki słabszej nogi, no, które na już tym poziomie gry, biorąc pod uwagę, jaki mamy już czas w roku, no są ciężkie do wybaczenia, ale fani Arsenalu, fani Wybrzeża Kości Słoniowej i może Wilfried Zaha z sentymentu na pewno umieszczą go w swojej drużynie.
Dobra historia z tym chrapaniem. Znaczy, na pewno się nadaje na operację przegrody nosowej, to już to wiemy, ale może rzeczywiście wstawiają mu świeżaków do pokoju na zasadzie, że każdy, kto debiutuje w reprezentacji, musi przejść jedną noc z Nicolasem Pepe, nie przespa. Biała noc! Biała noc to zawsze na koniec obozu, a tutaj na początek, to nie wiem, jak taka noc się nazywa. Panowie, to teraz mój wybór. Pozwólcie, że zacznę tak. Jest taki magik, on nazywa się James Randi i James Randi ufundował, obiecuje $1 000 000 każdej osobie, która udowodni komukolwiek na świecie, że posiada zdolności paranormalne. Wielu było śmiałków, ale jeszcze nikomu nie udało się udowodnić tychże skłonności. Ja myślę, że spokojnie mógłby pan James Randi przerzucić te pieniądze i też by ich nie stracił do kogoś, kto trafi do głowy Garetha Bale'a, mojego wyboru, tam jest zresztą jego koszulka, jest i sam obrazek Garetha Bale'a za moimi plecami, bo Gareth Bale, Walijczyk, to także jest osoba, o której ciągle nie wiadomo, czy on chce grać w piłkę na cały gwizdek, czy już tylko na pół gwizdka, czy w ogóle jest zainteresowany grą w piłkę. Od września, kiedy trafił do Tottenhamu, kiedy wrócił do Tottenhamu z Madrytu do stycznia, to była jedna wielka katastrofa. Raz, że przyjechał z kontuzją kolana do Londynu, dwa, że tych kolejnych urazów, one się mnożyły i mnożyły i mnożyły. Jeszcze 21 stycznia po spotkaniu z Brighton, bardzo solidny i poważny angielski dziennik, nie żaden brukowiec, Guardian, napisał, że powrót Bale'a, ten powrót to jedna wielka katastrofa. Jeszcze w styczniu został podsłuchany Gareth Bale i Jose Mourinho, tak naprawdę Jose na treningu Tottenhamu. Jose miał mówić do Garetha Bale'a, czy ty chcesz tu zostać, czy chcesz wrócić do Realu Madryt i nie grać więcej w piłkę. No rzeczywiście z Garethem Bale'em było nie najlepiej, ale powolutku coś zaczyna się zmieniać. Strzelał gole w obu meczach i zaliczał asysty w meczach z Wolfsbergerem. Mało poważny rywal, ale jednak w lidze Europy. No i wreszcie nastąpiło to spotkanie z Burnley w ostatni weekend. Jak zresztą widzicie po samych statystykach, to był genialny mecz Garetha Bale'a. Dwie bramki i asysta, i zwłaszcza ta asysta. Palce lizać, taka naprawdę sznyta z własnej połowy do swojego kolegi z zespołu, do Kane'a, który zdobył go tam przy lekkim rekoszecie, ale ta piłka leciała na odpowiedniej wysokości, z odpowiednią siłą, z odpowiednią prędkością. No to była kontra, zagranie po prostu, zagranie absolutne marzenie. Jose Mourinho ciągle podkreśla w swoich wywiadach, że Gareth Bale, przynajmniej tak było do niedawna, jest bardzo delikatny psychicznie i bardzo szybko w jego głowę wchodzą negatywne myśli i nie potrafi rozegrać dwóch, trzech, czterech spotkań z rzędu, w którym te negatywne myśli nie zaczęły się pojawiać w głowie Walijczyka. No ale może to już zaczniemy o tym mówić też w czasie przeszłym. Może wreszcie Gareth Bale zaczął tym spotkaniem grać tak, jak grać powinien, jak grać po prostu potrafi. A że Gareth Bale ciągle jest jeszcze jakby tak umiarkowany co do swoich, myślę, i możliwości, i co do swojej formy, to świadczy ta taka bardzo wstrzemięźliwa radość i świętowanie samych bramek, czy już zwycięstwa. Nie pozwolił na to ani Lukasowi Mourze, który chciał mu pogratulować po jednej z bramek. Ewidentnie był też wkuty na Bena Davisa, który poczochrał mu włosy już po zakończonym spotkaniu. Także Gareth Bale, mam nadzieję osobiście, że wróci jeszcze do czasów swoich pierwszych występów w Tottenhamie. Ten mecz z Interem Mediolan niezapomniany. No i małymi łyżeczkami do przodu. Gareth, ja w ciebie ciągle wierzę. Wracamy do ciebie, Radziu. Zdolny, ale leniuszek, tak nauczyciele kiedyś mówili. Tak chyba można powiedzieć o Garethie. Ciągle jedzie na opinii. O Garethie Bale, ale przecież skille to on ma, no, udowadniał to nieraz. Trochę zachowując proporcje, mam wrażenie, że Filip Starzyński, o którym za chwilę, też taki zdolny, ale leń, też poza boiskiem podobny do Bale'a, bo cichy, skryty, raczej małomówny facet, ale kiedy się już zbierze, to pokazuje naprawdę wielkie umiejętności. I tak było w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy. No kiedy jest piłkarz z Ekstraklasy w drużynie tygodnia, to ja po prostu muszę go wybrać, a jeszcze Polak, no to już w ogóle. Figo is back, Figo jest w wielkiej formie. Mam nadzieję, że tak będzie, że to potwierdzi. Na razie to potwierdził w meczu z Krakowią. Ten mecz miał wszystko. Miał przede wszystkim piękną bramkę Patryka Szysza, o tym wszyscy mówili, ale Figo miał kapitalne liczby i to on znalazł się w drużynie tygodnia.
No, dwie bramki, to jest jedno. Oprócz tego asysta, zresztą przy tym golu Szysza też on dośrodkowywał z rzutu rożnego, więc też tam taką półasystę można mu zaliczyć. Stałe fragmenty gry to miał zawsze i to ma nadal. No, ale miejmy nadzieję, że też pokaże coś więcej oprócz stałych fragmentów gry. No właśnie, fizyczność. Ja wiem, że on zaraz Koza by powiedział, że on do tego silnika FIFA to się zupełnie nie nadaje. I pewnie nikt by go nie wybrał, bo widzimy tutaj pace na poziomie 54. No nie jest to szybki piłkarz, nie jest to piłkarz silny i może dlatego też odbił się od zachodu, od belgijskiego Lokeren, wrócił do Zagłębia, niedawno przedłużył kontrakt. Trochę się wydawało, że to jest może taki typowy case piłkarza, który po przedłużeniu kontraktu nagle zapomina, jak się gra w piłkę i zapomina, za co mu ten kontrakt zaoferowano. Nawet, słuchajcie, pod koniec rundy jesiennej, w ostatnich 4 meczach w tamtym roku, on w ogóle wypadł ze składu. Kto by sobie to wyobrażał, że Filip Starzyński, najważniejszy w teorii piłkarz Zagłębia, nie będzie grał w pierwszym składzie, ale dobrze przepracował zimowy okres przygotowawczy, strzelał w sparingach, Martin Szewela przywrócił go do składu, no i wreszcie z Krakowią. Ja wiem, że to tylko Krakowia, która chyba w tym momencie jest najsłabiej prezentującą się drużyną w Ekstraklasie, no ale Figo wreszcie pokazał kolejne przebłyski. Słuchajcie, to był jego pierwszy gol i pierwsza asysta od października. No dlatego oczekujemy więcej, oczekujemy, że tą formę podtrzyma, bo to przecież jest zdecydowanie najlepiej zarabiający piłkarz w Zagłębiu Lubin, które przecież biedne nie jest i w ogóle jeden z najlepiej zarabiających w Ekstraklasie, dlatego na pewno i my, i kibice Zagłębia, i w ogóle widzowie Ekstraklasy oczekują, że Filip Starzyński będzie pokazywał świetną formę troszkę częściej niż raz na kilka miesięcy, dlatego Figo, trzymamy kciuki. Graj tak dalej, jak ostatnio przy Kałuży, my będziemy bacznie obserwować, przyglądać się twojej grze, no i liczymy, że już niedługo kolejny piłkarz z Ekstraklasy się tutaj w naszej drużynie tygodnia pojawi. Uważnie, ładne słowo. Uważnie. Uważnie. A to, słuchaj, nie bez przyczyny. Poczekaj, ja teraz się muszę tak schylić. Patrzcie, tam za moimi plecami znalazł się szalik Zagłębia Lubin. No to właśnie z tej tak okazji, jest, że Figo trafił do drużyny tygodnia. To co, piąty, wspaniały. Koza, jesteśmy u ciebie. Nie wiem, czy macie jakąś pamiątkę związaną z Jackiem Krzynówkiem, ale wypadałoby ją teraz pokazać, bo Robin Gosens, muszę o którym ci powiem, powiedzieć, że chyba gdzieś by się jakaś trafiła koszulka Krzynka jeszcze z czasów występów w reprezentacji. No, no to Robin Gosens jest bardzo podobnym zawodnikiem do Jacka Krzynówka, jeżeli chodzi o jego wejście do dorosłego futbolu, ponieważ z wywiadu dla Futraka mogliśmy się kiedyś dowiedzieć, że Krzynówek tak naprawdę w ogóle nie przechodził przez te juniorskie systemy. Po prostu grał w piłkę z kolegami, a potem poszedł na testy do drużyny i się dostał. Robin Gosens miał bardzo podobną przygodę piłkarską i powiem szczerze, że to, co przeczytałem w artykule Nuance, całkowicie mnie zaskoczyło, ponieważ teraz znamy go jako profesjonalistę, jako gościa, który jest w stanie wybiegać nie jedno, nie dwa, a trzy spotkania naraz. Jest po prostu niesamowitym tytanem pracy, ale okazuje się, że w młodości był bardziej tytanem pracy przy barze i to z tej strony klienckiej, powiedziałbym, ponieważ razem z kolegami miał rytuał taki, że w piątek wychodził z domu, mówił rodzicom, że wraca w niedzielę po swoim meczu. Chłopaki imprezowali jak najdłużej, jak najsolidniej, potem szli grać mecz w czwartoligowym zespole. Jak się okazuje, był to rzadki przypadek, że im dłużej imprezowali, tym lepiej im szło. Do tego stopnia, że grając w jednym ze spotkań, po jednej godzinie dosłownie przespanej, zagrał mecz życia. I Trapp chciał, że podczas tego spotkania jeden z jego kolegów był obserwowany przez skauta Vitesse, drużyny U19 Vitesse. I ten absolutnie zakochał się w niemieckim wówczas pomocniku. Teraz jest to obrońca, o tym zaraz porozmawiamy. Niemniej jednak był absolutnie oczarowany jego umiejętnościami. Zaprosił go na testy. Co ciekawe, Robin Gosens cały czas rozmawiając z nim miał zakryte usta, bo obawiał się, że ten wyczuje od niego woń alkoholu. Więc no, nie było to najbardziej profesjonalne podejście do piłki. Ono zmieniło się oczywiście z czasem, kiedy poszedł do Holandii i tam naprawdę zaczął się przykładać. No teraz moim zdaniem Robin Gosens jest jednym z najbardziej niedocenianych bocznych obrońców. Co prawda tutaj ma kartę bocznego pomocnika, to oczywiście wynika z systemu, w którym gra Atalanta. Jednak myślę, że jeżeli ktoś rozważałby go, żeby dać do swojej pozycji, to bardziej na te pozycje, do tych roli bardziej defensywnych, więc myślę, że tutaj będzie startowane z formacją z trzema obrońcami, on na boku i potem przejście na klasyczną czwórkę. To już bardziej dla fanów Ultimate Team, oni będą wiedzieli, o co chodzi, więc jako boczny obrońca w Serie A to jest na pewno dobry dodatek, bo no rzadko tych bocznych obrońców ciekawych widujemy. Tak więc ja jestem niesamowicie zaskoczony tym, jak wygląda początek kariery Robina Gosensa, no bo teraz
nie wygląda on na człowieka, który w jakkolwiek złym stopniu by się prowadził. Jest oceniany jako jeden z najbardziej, z najlepszych bocznych obrońców ligi. Jak się okazuje, jest jeszcze nadzieja dla tych wszystkich młodych piłkarzy, którzy może nie rokują najlepiej, bo w wieku 18 lat tak naprawdę zaczął swoją poważną przygodę z piłką nożną, a teraz wyszedł, można powiedzieć, całkowicie na prostą. Studiuje psychologię po godzinach, mówiąc, że obowiązki w klubie są pomiędzy 9 a 15, tak więc jest jeszcze dużo czasu na rzeczy bardziej konstruktywne niż granie na Xboxie. Polecam naprawdę ten artykuł niuansowy, znaczy na Nuance Sport o nim, bo można się tam wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Karta, tak jak mówię, bardzo interesująca, ale gdyby tam zamiast tego LM było LB, to na pewno znalazłby na siebie zdecydowanie więcej chętnych. No i Gosens, nadzieja dla tych wszystkich piłkarzy, którzy lubią się zabawić w nocy z czwartku na wtorek, jak widać. Dzisiaj wieczorem jeszcze Atalanta gra mecz, bo nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest taki bardzo piłkarski dzień wieczorem. Powiem o tym na końcu, natomiast Atalanta dzisiaj o 20:45 gra swój mecz przeciwko Crotone, przeciwko zespołowi Recy, więc będą grali po przeciwległych stronach boiska pewnie z Gosensem. Akurat Crotone to wyjątkowo wdzięczny rywal, żeby znów trafić do drużyny tygodnia, no bo to jest zespół, który przegrywa wszystko, co się da, ostatnio 6 porażek z rzędu. No dobrze, to teraz ja wam powiem o moim wyborze. To będzie zawodnik grający na co dzień w lidze francuskiej, bohater bardzo nieoczywisty. Ludovic Ajorc, bo o nim mowa, mierzy sobie 197 cm wzrostu, no i umówmy się, jest takim archetypem piłkarza o tego typu wzroście, to znaczy jest troszkę pokraczny, trochę nieporadny. Cała gra zespołu Strasburga jest skoncentrowana na nim, to znaczy są tacy kibice we Francji, są tacy kibice nawet Strasburga, którzy uważają, że gra na Ludovica Ajorca to jest nuda i tego się oglądać nie da, bo Strasburg po prostu gra. Laga do przodu, długie podanie, niech Ajorc sobie radzi. A radzi sobie z tym naprawdę dobrze, bo w ostatnich trzech sezonach gra bardzo regularnie i strzela bardzo regularnie bramki dla swojego zespołu. Powiem wam więcej, że biorąc pod uwagę trzy ostatnie sezony ligowe, jest tylko czterech zawodników, którzy mają lepsze statystyki od Ludovica Ajorca, jeśli chodzi o bramki i asysty. No to jest oczywiście trio z Paris Saint-Germain, czyli Mbappé, Neymar i Angel Di Maria. I tym czwartym jest Wissam Ben Yedder z Monaco. A tym piątym, niepozorny, chociaż wcale nie niepozorny, 197 cm, Ludovic Ajorc. Przy tym wszystkim jest to piłkarz trzechstronny, bo wydawać by się mogło, że on będzie strzelał bramki głównie głową. I tak faktycznie było w poprzednich dwóch sezonach, ale w tym sezonie na 11 bramek, które zdobył, a właśnie zdobył bardzo ważnego gola przeciwko Lille w zremisowanym przez Strasburg meczu z liderem francuskiej ekstraklasy Lille 1-1, on tę bramkę Lille strzelił lewą nogą i to właśnie lewą nogą strzela większość goli w tym sezonie. 7 goli lewą nogą, 3 bramki prawą nogą i tylko jeden gol zdobyty po strzale głową, co do tej pory dla Ajorca było rzeczą niespotykaną. Ludovic Ajorc pochodzi z takiej wyspy dawnej francuskiej kolonii, która się nazywa Réunion, koło Madagaskaru. Pochodzi z takiej małej miejscowości z południa tej wyspy, która się nazywa ta miejscowość Saint-Joseph. I sam Ludovic Ajorc mówi tak, jeżeli kiedykolwiek któremuś z was oglądających zdarzy się pojechać do Saint-Joseph, daję wam uroczyste słowo honoru, że na ulicy spotkacie nie jednego, ale przynajmniej dwie czy trzy osoby w koszulkach Strasburga z moim nazwiskiem, bo mówi tak, ja mam bardzo liczną rodzinę na wyspie Réunion w Saint-Joseph i każdego obdarowałem swoją koszulką, więc to są ludzie, którzy, bo jest małe przesunięcie czasu między Francją a Réunionem, to są ludzie, którzy w nocy oglądają moje mecze, oni mi wszyscy kibicują, więc ja też chciałbym coś dla mojego kraju, dla mojej wyspy zrobić. Ludovic Ajorc ma 27 lat, oczywiście wychował się we Francji, chociaż pierwszych chyba 15 czy 16 lat swojego życia mieszkał na Réunionie. Jako że, umówmy się, w reprezentacji Francji to on nigdy nie zagrał, to obiecał trenerowi, uwaga, reprezentacji Madagaskaru, bo Réunion to jest wysepka obok tej większej wyspy, obok Madagaskaru, obiecał selekcjonerowi reprezentacji Madagaskaru, że do końca tego sezonu udzieli mu odpowiedzi, czy będzie występować w drużynie narodowej tego kraju, a to mogłoby oznaczać, że Madagaskar, i to wcale nie jest takie niemożliwe, że Madagaskar wystąpi na Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022 roku z Ludovicem Ajorciem w składzie, czego mu życzę.
Siódmy wspaniały, Radziu. Czego sobie i państwu życzę. Swoją drogą na pewno Ażork, jak to pięknie wymawiałeś, ja nie jestem w stanie oczywiście dorównać, byłby reprezentantem Madagaskaru z najkrótszym nazwiskiem na koszulce. No dobrze, był Skorupski, był Starzyński, trzeci będzie nie Polak, Roberta Lewandowskiego sobie daruje w tym momencie. Wszyscy wiemy, co on potrafi, co on wyczynia co weekend w zasadzie, ale będzie polski wątek, nasz stary, dobry znajomy, czyli Zlatan Ibrahimowicz na miarę naszych możliwości. Aleksandar Prijović, którego karierę też uważnie obserwuję. Co tam u niego? Za chwilę się dowiemy, moi mili. Teraz gra w arabskim Al-Ittihad i w ostatni weekend strzelił 3 gole z drużyną, pozwolicie, że podeprę się notatkami, Al-Qadisiyya. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem. W każdym razie te 3 gole, ten hat-trick, to jego połowa całego dorobku w tym sezonie, bo generalnie pan Prijović, odkąd odszedł z PAOK-u, to tak wcale nie błyszczy w tej Arabii Saudyjskiej, umówmy się. A przecież w Legii radził sobie naprawdę nieźle i nie był porównywany do Zlatana Ibrahimowicza tylko ze względu na tatuaże, czy fryzurę, czy pozycję na boisku, ale też parę razy potrafił strzelić gola w stylu Ibry. Jeszcze inne wątki go z nim łączą, choćby zamiłowanie do kickboxingu. Ale wracając do tej formy. Po odejściu z Legii pamiętamy. Król strzelców w barwach PAOK-u Saloniki. Słuchajcie, strzelił 55 goli w 86 meczach. Kapitalny wynik w barwach PAOK-u. No i arabski Al-Ittihad wyłożyło za niego 10 milionów euro. A tam przyszedł, trochę pograł, strzelił nawet gola w pierwszym meczu, a później zupełnie się zaciął. Była taka sytuacja, był taki okres, że uwaga, od stycznia do września 2020 nie zagrał w żadnym meczu. I to nie jest tak, że to pandemia, że zespół nie grał, po prostu Prio w ogóle nie łapał się do składu. Jakby tego jeszcze było mało, to w międzyczasie w kwietniu dostał 3-miesięczny areszt domowy, bo złamał godzinę policyjną, przebywając w Belgradzie, imprezując sobie w jakimś hotelowym lobby ze znajomymi. Podobna sytuacja do Luki Jovicia, on też coś takiego odstawił i dostał 3 miesiące aresztu domowego Prio. Potem wrócił z Belgradu, nadal sporo nie grał, no ale w tym sezonie już gra, nawet czasami wygrywa rywalizację z niejakim Romarinho, nie jest to syn Romario, ani żadna rodzina z Ronaldinho. Natomiast strzela mało, powoli się dopiero odblokowuje w ostatnich tygodniach, bo teraz 3 gole, jeszcze w lutym strzelił 2 gole, to już jest prawie cały jego dorobek w tym sezonie, dlatego może Prio nam się rozkręci, a jeszcze w tym okresie, kiedy w ogóle nie łapał się do składu Al-Ittihad, no to pojawiały się pogłoski, nawet serwis Legia.net informował, że Prio oferuje swoje usługi Legii, chciałby wrócić. Na pewno kibice by go przyjęli z otwartymi ramionami, bo wspominamy go całkiem nieźle z tego, co pokazywał na naszych boiskach. Podobno nawet, chociaż to nie do końca chce mi się wierzyć, nie chciał pobierać żadnej tygodniówki, tylko chciał grać za Wikt i Opierunek, czyli powiedział, dajcie mi jakiś pokój w hotelu, dajcie mi auto i ja będę dla was strzelał gole. Ostatecznie Legia się nie zdecydowała, bo wtedy z Tomasem, była już po słowie z Tomasem Pekhartem, pewnie nie żałuje, a Prio powoli nam się rozkręca, chociaż też podejrzewam, że jak już się na dobre rozkręci i parę bramek w barwach Al-Ittihad strzeli, to pewnie zaraz znowu gdzieś odejdzie, bo jego generalnie nosi, to jest taki piłkarski podróżnik arabski. Klub jest już jego 12 w karierze, a swoją drogą jeszcze szukając tych polskich wątków, to w tej samej kolejce i w drużynie tygodnia też się znalazł nominowany zawodnik z innej drużyny Ligi Arabskiej, niejaki Abdullah Al-Megran, wbił hat-tricka dla Al-Raed, a to jest drużyna prowadzona przez Besnika Hasiego, którego pamiętamy doskonale. Również kibice Legii go pamiętają, chociaż wydaje mi się, że Prijovicia wspominają lepiej niż Besnika Hasiego. To niewątpliwie, to na pewno. Z tym graniem za Wikt i Opierunek, że nie będzie pobierał tygodniówek, to mi się wierzyć nie chce. Może nie chciał pobierać tygodniówek, tylko chciał jakby w ratach miesięcznych, to by się wtedy zgadzało. W takim razie rzućmy jeszcze okiem na całą drużynę, te 23 nazwiska, które mamy. Wasze wybory, Koza? Piłkarz tygodnia? No trzeba tego lewego wyróżnić. No nie mówiliśmy o nim, ale tak jeszcze tylko fifowo nadmienię, że na pewno Frenkie de Jong jest tutaj bardzo, bardzo łakomym kąskiem. Okej, to prawda. Co u ciebie? Kto u ciebie, Radziu? No ja bym też o tego lewego z tego względu, że go pominąłem, żeby mu przykro nie było, żeby się facet nie poczuł słabszy od Starzyńskiego i Skorupskiego. Chociaż Jan Oblak też znakomitym bramkarzem jest, jego bardzo wysoko cenię, także ja bym umieścił tutaj na jednym końcu boiska Oblaka, a na drugim Roberta. Okej, w porządku. Ja myślę, że lewy się nie obrazi, że raz mogliśmy o nim nie powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście... Na pewno regularnie nas ogląda. Na 100%, oczywiście, że nas ogląda. Nawet podejrzewam, że teraz nas ogląda. Dzisiaj spotkania i Pucharu Niemiec, i Pucharu Polski, i Pucharu Króla, bo mamy mecz między Barceloną a Sewillą rewanżowy. Jest i Liga Francuska. Słuchajcie, między innymi bardzo ciekawe spotkanie lidera Lille z Olimpikiem Marsylia, z Arkadiuszem Milikiem.
niech strzeli gola, niech będzie w następnej drużynie tygodnia. Dzisiaj i mecze z Serie A i Premier League, także dzisiaj bardzo ciekawy piłkarski wieczór, dlatego nie czując strachu już powolutku się z wami żegnamy. Bardzo dziękuję. Radek Przybysz, dziękuję. TVP Sport, Koza Sport, Kajtek, czyli po prostu Koza Sport. Dziękujemy bardzo, widzimy się za tydzień w środę o godzinie 19. Bądźcie z nami, trzymajcie się, cześć.